Dobra, it was 0:05, a to jest Portal. To jest filmik, w którym zaprezentuję, jak szybko można przejść Portala 1. Raczej te pierwsze 19 poziomów, w sensie, no, ogólnie te 19 poziomów, które są dostępne. A to, co jest za tymi poziomami, czyli te pomieszczenia pomiędzy właśnie tymi testami, to już tam zbytnie nie wiem, jak szybko to przechodzić, ale wszystkie te 19 poziomów przejdę jak najszybciej się da i możecie się trochę zdziwić, jak niektóre poziomy można szybko przejść. No to lecimy! A dobra, to i tak nie chodzi o to jakieś bicie rekordu, tylko o to, żeby wam pokazać, jak to może szybko przejść. Wow, już przyszedłem. I widać, do szybszego się poruszania po prostu skacze. Skakanie jest o wiele szybsze od normalnego chodzenia. Może nie o wiele, ale dla mnie daje to jakąś większą prędkość. Skacz, skacz, skacz. Skacz, szal. Dobra, te poziomy były dość... tutaj nic takiego wielkiego nie mogę zrobić, oprócz wiele szybkiego robienia tych poziomów. Dobra, mamy wczytywanie i jedziemy dalej. Dziękuję. Ale teraz będziemy mieli portal Gana niebieskiego. I teraz musimy czekać, aż się tam GLaDOS wypowie to, co wypowie się. I ruszamy. Dobra. Jedziemy. Ciach. Ciach. Dobra. To już było całkiem niezłe. Choć myślałem, że tak dobrze mi to się to uda. Już pewnie stracie po piaciach. To był tylko mały kawałeczek tego, co ja będę mógł pokazać. A, teraz przejdę. Dobra. Nie wycelowałem dobrze. Może przyspieszę sobie myszkę. Nie no, tak jest w miarę dobrze. Dobra, idziemy. Welcome to test chamber 4. You're doing quite well. Once again, excellent work. Dobra. I tak mi słowo idzie. Ale nic, i tak to trzeba robić, tylko że trochę jeszcze szybciej. Mówię, to jakoś tak dokładnie robił szybciej. No. Wiadomo, że to było w miarę szybko. Czy to by było strasznie szybko. No kurde, po co ja to... Okej. Zrobimy tak, ciach. Wywalamy kostkę. Prawie trafiła sama na przycisk. Okej. Dobra,
As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Okay. Good job. To nic takiego super szybkiego nie mogę zrobić, więc... Enhancing the truth in 3, 2. Zobaczymy, ile przejdę tego portala, zda się te poziomy, te 19 poziomów. Teraz dokładnie wczytywanie. Dobra, jedziemy. While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Tak, to był pierwszy trik, w którym wykorzystałem mały błąd twórców, inaczej mówiąc, tamta ściana, tamten sufit i tak był trochę za blisko tego. Przejście. Dobra, teraz tutaj przejdę także trochę inaczej. Nie wiem, czy mi się to za pierwszym razem uda. Jest. Okej. Okay. Z tym poziom przeszedłem. A już kurda. Już widzę was, wasz uśmiech na twarzy. Jeszcze chcę zrobić jakiś filmik, taką małą serię z tego portala, jak go normalnie przychodzę. Lecisz. Okej. Tutaj akurat już to musiałem normalnie przejść. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Okej. Jedziemy dalej i ciśniemy, ciśniemy. To mamy, to też nie ma nic takiego nadzwyczajnego. Tutaj też muszę to w miarę normalnie przejść, bo też nie to zbytnio. Fuck! Żadnego super szybkiego pomysłu. Tam nic nie wyczaiłem. Finalnie można by kostkę przerzucić przez tą dziurę, ale to jest bardzo ciężkie do zrobienia. Ale da się. Na raz czy dwa razy mi się udało. To jest to, to też nic nie ma. W sensie jest jeden, ale nie w tym momencie. Po tamtych drzwiach będzie. Okej. Dobra. Come on, come on. Wsuwaj się. Ciach, ciach. Okej. Tutaj też był mały trik. Teoretycznie powinien dwa razy wyskakiwać, bo tam jeszcze była taka niżej półka. Wyskakuje na, normalnie się wyskakuje na tą półkę. Potem z tamtej półki wyskakuje się znowu do tego pomarańczowego, co wywala nas w stronę windy. A ja to zrobiłem inaczej i wywaliło mnie od razu do windy. O, to będzie ostro. Yep. Okej. Ten poziom normalnie się przechodzi w 5 minut, a ja go przeszłem w parę sekund. I mam teraz dwa portale organy. W sensie ten taki dwukolorowy. Okej. Okay. Idziemy dalej, ludziska. Nie ma nic. Ciach. Teraz to jest trochę zbugowane. Jak to się wysunie, to nadal trzeba czekać chwilę, na się zrobić ten panel. Portalo... aż się nie przestanie być portalo odporny. O kurde, zjebałem. Okej. Okay.
Dobra, idziemy dalej, ludziska. Dobra. Jedziemy dalej. Co mam dalej? Mamy czytywanie. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with hepatic salve and adrenaline. Okej. I znowu przeszedłem na następny poziom. Bardzo szybko. Ten poziom teoretycznie się robi w 2-3 minuty. Dla doświadczonego gracza. Dla nowego pewnie jest pół godziny. Ja tu przychodzę normalnie w 2 minuty. Dobra, ten poziom, następny poziom, w którym szybko to się robi. Jedziemy tak. I koniec. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Dziękuję. Dobra. Co dalej? Mamy to. Okej, to robimy tak. Ciach. O kurde, zjebałem. Czekajcie, jeszcze raz to muszę zrobić. No co mi tu nie chodzi o czas, tylko o prezentowanie, jak to szybko może zrobić. Ciach. Kurde! Dobra, jeszcze raz. To akurat jest trochę trudniejsze. Cześć, jak to staje, to mi chodziło o to, że jak się wchodzi z windy. Kurde, no! No ludzie, no. Come on! Aj! Tutaj muszę pać siebie, aż takiego pędu nie mam do przodu. Kurde, muszę połączyć się na opcję. O! To dlatego mi nie wchodzi. To będzie o wiele lepiej. W powietrzu mi tak jakby postać skręca w stronę portalu i to mnie teraz denerwuje. Fuck! To że nie ten portal, to i tak bym nie wyszło. What the fuck? Ale nie wywala do przodu. Czekać, aż tu muszę sprawdzić. Co chodzi? Wow, teraz to było dziwne. Okej. Dobra, jednak ten odlej portalu musi być. To polecę. Kurde. Coś mi ciężko idzie. O, teraz idzie. No, i odchodziło. Okej. To też w miarę szybko zrobiłem. Normalnie to może się przy tym można pomęczyć. Tutaj zrobię to trochę inaczej. Możliwe, że to jest trochę dłuższy sposób, ale... Ale ciekawszy na pewno. Ciach. I przelatujemy. I teraz patrzcie na to. Zrobimy. Robię taki cykl. Normalnie tutaj trzeba uruchomić panele. Czekaj, ta kulka musi tutaj dojść. Normalnie to trzeba uruchomić, to te panele się tak się chodzą, nie? To zrobię taki cyk. Ciach.
stadium dalej. To jest takie coś. Ciach, ciach i ciach. No i proszę bardzo. Większość tych trików od razu sam znalazłem jakieś dziwne, no właśnie te bugi i dalej. A w tym, po właśnie tym teście co przeszedłem, użyłem sposobu takiego, że jak portal leci, to właśnie przez chwilę jest w locie. W tym czasie mogę przejść jeszcze zanim się zamknie ten poprzedni, dzięki czemu mogę tak podróżować do przodu i tu, idąc, tutaj się ciągle przychodząc. Czyli na przykład, ciach, widzicie, jestem tu, a, to działa tak. No i jak się przejdzie, no to wiecie, ciach i, o. Dobra, mam tutaj turety. Goodbye. Ciach. Ała. Wow, shit. No i chuj. Dobra. Wow, shit. Mały trik. Well done, Android. A tutaj teoretycznie jeszcze tutaj powinien przejść, a tutaj wycelowałem stąd się. Okej. Który to już był poziom? Już przestałem liczyć. W sumie i tak nie liczyłem, bo tak szybko leci to. Teraz chyba będzie z Companion Cube'em. O tak, dokładnie. I to jest 17. No dawaj to. 7 Companion Cube, co to u ciebie? Specjalnie tutaj robię portal, ze względu na buga związanego z właśnie tymi już wyrzutniami tych kulek. Te kulki są trochę zbugowane. Tego, że... dlatego, że... A, czekajcie, znowu muszę się skupić. Teraz zrobimy taki cykl. Trafiłem chyba. Będę musiał odbić. Oj, nie trafiłem. Ach. Oj, ale coś. O kurde, o. Dobra. Kurde, nie mogę trafić. A. Tutaj powiedz. Wow. The Enrichment Center urges you to disregard its advice. Fuck! Oh god! Co to było? Oh my god. Na szczęście w fajnym miejscu mnie zrespawnowało. Się nie respawnowało, tylko się akurat zapis w fajnym miejscu był. Okej, ciach. Nie idziemy dalej. You did it. Kurde. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and unfortunately must be euthanized. No, sorry, companion cube, wyrzucam cię do piekła. Okej. Okay. Tutaj jakichś dużych trików nie było. No wykorzystałem buga. Właśnie po jeden jedna wyrzutnia wyrzuca dwie kulki, mimo że są takie dwie wyrzutnie osobne. Właśnie nie rozumiem dlaczego. Jak się tam ta pierwsza, co postawiłem na początku w niebieskich portalach, się zamknie, to to potem ona wyrzuca tą drugą kulkę, która z tej drugiej wyrzutni. Nie wiem czemu jest ten bug. Nie wiem czy specjalnie czy nie.
Słuchajcie, jedziemy dalej. Tu. Znowu wykorzystałem z lotem portalu. Więc muszę to dość sprawnie zrobić. Jest. Ciach. Okej. Okay. Teraz spójrzcie na to. Też będzie mocne. Teraz się powinna zwalić wszystkie te turety. Ale ja się ochronię turetem. Fu, turetem. Cubem. Jest, okej. Okay. Mimo tu portal, tam portal. Okej, okay. I jedziemy dalej. Wciskaj się. Tutaj nic specjalnego nie będzie. Zwykłe jumpy. Tak to trzeba normalnie przejść. Okay. Następny też przeszedłem i teraz będzie 19 nasz ostatni. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar. Ostatni 19, tu także wykorzystam buga, w sensie nie buga, tylko lot portalu. Żeby przejść przez całą tą procedurę. Zaprezentuję, gdzie daleko, jak daleko dojdę. I mój głos GLaDOS będzie mówiła, jakbym był w innym miejscu. Teraz tak. Wolę sobie tu mieć pomarańczowy. I teraz sobie. Muszę być. Pamiętać, żeby być jak najbliżej portalu. Bo możemy czasami nie zdążyć, bo ten portal jednak szybko leci. Szczególnie w takim miejscu. Tutaj akurat muszę bardzo blisko palić. Muszę tutaj poznać takie oparcie. O, o, o! Kurde, jestem dość nisko. Muszę to wykorzystać. Congratulations, the test is now over. All aperture technologies remain safely operational up to 4000 feet. Best assured that there is absolutely no chance of a dangerous malfunction prior to your victory candidate. Ciach. Thank you. O kurde! What are you doing? No dobra, nie wyszło mi. Nie wyszło mi totalnie. Kurde. Thank you for participating in this aperture science computer-aided enrichment. Niestety, aż takiego. Dobra, czekajcie. Trzeba inaczej zrobić. Ja się rozpadnę. Dobra, mogę to jeszcze raz zrobić. Okay. Enrichment center regulations require both hands to be empty before any cake. Ciach. Szybko tam. Okej. Ciach, kurde. Poszło? Okej, jedziemy dalej. Teraz ciśniemy jak najszybciej. Teraz teoretycznie powinienem być na panelu i zjeżdżać do ognia. Kurde, i nie wyszło mi. Dobra, aż tak zajebisty nie jestem. Teraz teoretycznie jestem tam na górze. We are pleased that you made it through the final challenge where we pretended we were going to murder you. Dzisiaj jestem nad tym ogniem. We are very, very happy for your success. We are throwing a party in honor of your tremendous success. Place the device on the ground, then lie on your stomach with your arms at your sides. Lecimy. A party associate will arrive shortly to collect you for your party. Make no further attempt to leave the testing area.
Come on. Dobra, teraz jestem przy tych wiatrakach, co tam były wcześniej. Teraz jestem w tamtym poziomie. Zdążę, jest. Okej. Tak, muszę poczekać. Nie, teraz dopiero jestem w tym poziomie. Sorry. Kurde. Dobra, i tak tu jest już czytanie, więc tutaj już Granus przestanie mówić. I widzieliście, jak szybko poleciałem, nie? Dobra, to więc tyle na dzisiaj. Zaprezentowałem wam pełno ciekawych trików i bugów związanych z portalem. Jak można szybko przejść portala 1? To widzieliście, to dosłownie chwila była, jak przeszedłem te 19 poziomów. A zmierzanie do GLaDOS nie jest takie długie, jeszcze około minuta, dwie i bym był w u GLaDOS na zmierzenie się z bossem, nie? Dobra, to chyba tyle, jeśli o to chodzi. Ja się z wami żegnam, więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Do zobaczenia. Żegnam was. Delolach 55.